jesteśmy pierwszy raz. Przyjechałyśmy z wypiekami. Ciast serowiec największą furorę robi z jagodami. I rogaliki też z jeżyną. No mamy naleweczki przepyszne, różnego rodzaju, z orzecha, z róży dzikiej, z głogu. Idzie też wiśniówka. Zawsze się bardzo cieszę, kiedy mogę przyjechać do Leska, a Agro Bieszczady to są takie dni, kiedy możemy się spotkać nie tylko z żyjącymi tutaj w powiecie leskim czy bieszczadzkim osobami, ale także z gośćmi przyjeżdżającymi, jak dzisiaj słyszymy, również z innych krajów świata. To bardzo miłe, wymiana wzajemnych spostrzeżeń, poglądów, udane zakupy produktów regionalnych, wspaniałego chleba, miodu, wyrobów wędliniarskich, myśliwskie smaki. Naprawdę warto tutaj przyjeżdżać i tak myślę, że od wielu lat, to są nieliczne lata, kiedy nie mogłam tutaj z Państwem być, ale jak siły pozwolą, to obiecuję, że co roku zgłoszę się na Agro Bieszczady. Warto tu przyjeżdżać, warto współpracować i myślę, że te wszystkie kontakty dzisiaj i jutro nawiązane będą służyły dobru wspólnemu. Dziękuję bardzo. Bieszczady 2017. Jest to duża regionalna impreza. Główną formułą targu jest rzemiosło, przedsiębiorczość i leśnictwo. To też przyjechali głównie wystawcy z tych branż. Dziękujemy bardzo.